Mówią, że właściwie nie są chore i mimo, że miały nowotwory albo nadal zmagają się z chorobą, nic nie stoi na przeszkodzie w spełnianiu marzeń. Umożliwia to stowarzyszenie Wygraj Siebie. W Lesznie skupiło wokół siebie panie, którym można zazdrościć waleczności i witalności. Rak to choroba bardzo przykra, bardzo niedobra, ale jest to rzecz, z którą sobie możemy radzić, z którą możemy jakoś funkcjonować i możemy żyć normalnie w rodzinie, w społeczeństwie, możemy robić różne rzeczy. Stowarzyszenie Wygraj Siebie przygotowało projekt Elegancja Raka. Zaczął się w 2014 roku od pokazu mody, który zorganizowano w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Wystąpiły w nim panie dotknięte nowotworem. Pokaz nazwano Rakowy Zawrót Głowy. Kolejnym naszym takim działaniem na bazie tych pań, które wystąpiły w pokazie mody, był kalendarz, wieczny kalendarz na życie, który wydaliśmy, gdzie panie występują jako modelki, miały profesjonalne sesje robione. No i tak to się właściwie zaczęło. Trzecim etapem była sesja zdjęciowa na lotnisku przy współpracy z Aeroklubem Leszczyńskim. Panie włączone w projekt latały szybowcami, samolotami i w tunelu aerodynamicznym. Fotografie powstały także w trakcie przelotu balonem. I tu jest niesamowita sprawa, bo balonem latała najstarsza nasza uczestniczka tego działania. Pani Zuzanna, nazwałyśmy ją Srebrną Zuzią. Samolotu się nie boję, bo samolotem już leciałam kilka razy, a do balonu nie wiem dlaczego. Pani Teresa powiedziała, dlatego że mam srebrne włosy, to będę pasowała. No podobno będę leciała szybowcem. Jest jakaś obawa? Samolotem leciałam, ale szybowcem nie, jest obawa. Jest niestety obawa. Ale może być to też fajna przygoda. No dokładnie, jakaś atrakcja, coś nowego, się poznaje wszystko. Zobaczymy. Zdjęcia wykonane na lotnisku złożą się na wystawę, którą zatytułowano Ulatniamy Raka. Patronat nad wydarzeniem przyjęli minister zdrowia i Łukasz Borowiak, prezydent Leszna. Wystawa zostanie pokazana nieprzypadkowo w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Szpital jest takim miejscem, gdzie można przypominać, gdzie należy przypominać o tym, że ten zabójca XXI wieku jest wśród nas. Statystyki są nieubłagane. Co trzecia osoba albo jest, albo będzie dotknięta chorobą nowotworową, więc przepływ osób, które tam są, to jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, że no, temat bardzo, bardzo odpowiedni, miejsce bardzo odpowiednie do tematu. Otwarcie wystawy zaplanowano 17 lutego o godzinie 13:00.